Prokuratura kieruje akt oskarżenia przeciwko 10 pracownikom Idea Banku. Śledztwo dotyczy afery GetBack. Na skutek działań przestępczych pracowników Idea Banku jego klienci stracili miliony złotych, mówi Marcin Saduś, rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie. Jest to czwarty akt oskarżenia, który został skierowany przez prokuraturę w sprawie dotyczącej tak zwanej afery GetBack S.A. Tym razem dotyczy 10 byłych pracowników Idea Banku, którym prokurator zarzuca popełnienie 12 przestępstw związanych ze sprzedażą bezpośrednią obligacji GetBacku i w wyniku nabycia oferowanych przez oskarżonych obligacji GetBack S.A. 165 klientów banku poniosło szkodę o wartości niemal 30,5 miliona złotych. Byłym pracownikom Idea Banku zarzucono oszustwo, podrabianie dokumentów elektronicznych, a także świadczenie doradztwa inwestycyjnego, oferowanie oraz sprzedaż obligacji bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Oskarżonym grozi do 12 lat więzienia. Akt oskarżenia przeciwko byłym pracownikom banku to zakończenie kolejnego wątku śledztwa prowadzonego przez zespół prokuratorów do spraw GetBack. W całej sprawie podejrzanym jest m.in. Leszek Czarnecki, który przez lata kontrolował Getin Nobel Bank i Idea Bank. Ten ostatni został na skutek przymusowej restrukturyzacji wchłonięty przez PKO.